Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o człowieku Thomas Newbery, czyli biografia Thomasa Newberego. Kto to był w ogóle? Korzystam z jego pracy. On zrobił takie opracowanie Biblii King James Biblii, czyli autoryzowanej Biblii King James. I jest taka wersja opatrzona jego prowadzeniami. Na przykład tutaj mamy początek wprowadzenia. Sam system Newberego możemy zauważyć w tekście. O, na przykład tutaj jest cały aparat tłumaczący pewne specyficzne rozwiązania, które pomagają nam zrozumieć, jaki jest tekst hebrajski. To jest tak zwana kieszonkowa wersja. Jest też wersja pełniejsza, gdzie mamy ten system dużo bardziej rozbudowany. I jest to bardzo pożyteczna rzecz. Tu się nazywa White Margin Edition. Akurat ta wersja, którą tutaj trzymam, jest dużo mniej zużyta, dlatego że sobie ją dopiero 2 lata temu sprowadziłem. I ten Thomas Newbery osiągnął tego typu rezultat dzięki właśnie po swojej bogobojnej matce, można by powiedzieć. Oczywiście wszystko jest z łaski Bożej. Tą matkę dostał dzięki Bogu. I tutaj Thomas Newbery często chwalił Boga za błogosławieństwo chrześcijańskiej matki i bogobojnej starszej siostry, czyli dwie kobiety. Ponieważ dzięki nim, podobnie jak dawniej Tymoteusz, od dziecka znał Pismo Święte. Spodobało się Bogu objawić jego duszy swojego syna jako Zbawiciela i Pana w młodym wieku. Także poznał błogosławione doświadczenie ponownego narodzenia, o czym mówi nam Słowo Boże w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 3 werset. Przez niezniszczalne Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki, o czym mówi nam 1 list Piotra, 1 rozdział, 23 werset. Jego życie chrześcijańskie rozpoczęło się z miłością i szacunkiem dla Pisma Świętego, które było jego pokarmem i radością i weselem jego serca. Co możemy też przeczytać w Jeremiasza 15:16. Przez całe długie i aktywne życie, tak, że stał się potężny w Piśmie, Dzieje Apostolskie 18:24, i jednym z najbardziej wiarygodnych i pożytecznych interpretatorów Biblii. W pierwszych latach swego chrześcijańskiego życia był zwykłym czytelnikiem Słowa Bożego dla pociechy i pouczenia, ale 61 lat temu, chodzi o czas, kiedy właśnie była spisana biografia, z której korzystam, a ona została spisana przez Henry'ego Pickeringa, rozpoczął pilne studiowanie i przeszukiwanie Pisma Świętego w oryginalnym języku hebrajskim i greckim, kontynuując te studia przez 25 lat. Czuł się zmuszony do rozpoczęcia tego, co stało się jedną z najlepszych pamiątek jego wartościowego życia. Englishman Bible. Właśnie to jest Englishman Bible. To, co pokazałem na początku tego nagrania. Faktycznie jest to bardzo wartościowe dzieło. Newbery Version. Tak ma na swoim grzbiecie. Która jest obecnie szeroko znana i bardzo ceniona przez studentów Biblii jako jedna z najlepszych pomocy, jakie kiedykolwiek zostały opublikowane. Aby umożliwić
zwykłym czytelnikom poznanie piękna oryginalnych świętych pism. Dzieło to zostało wysoko ocenione przez kompetentnych uczonych, którzy wyrażają podziw dla ogromu pracy włożonej w tę książkę oraz cennych i rzetelnych informacji zawartych w przypisach na marginesach, które pomagają chrześcijanom zrozumieć nieco cenny skarb, jaki Bóg dał w tym swoim własnym słowie. Pilne studiowanie Pisma Świętego doprowadziło pana Newberego do współpracy z niezwykłym przebudzeniem, które miało miejsce na Wyspach Brytyjskich na początku ubiegłego wieku, kiedy to Duch Boży prowadził wielu wybitnych chrześcijan do poszukiwania Pisma Świętego w odniesieniu do ich stowarzyszeń kościelnych. Pisząc o tym, że to było w poprzednim wieku, autor Pickering, autor biografii, ma na myśli początek XIX i XIX wiek, dlatego że on to pisał w XX wieku. I wielu z nich zostało przekonanych, że znaczna część nauczania nie była zgodna ze Słowem Bożym, że wiele zwyczajów opierało się raczej na względach praktycznych niż na zgodności z prawdą i świadectwem. Prawem i świadectwem, jak mówi Izajasza 8:20, że zasady i praktyki nie były zgodne ze Słowem Bożym, że zasady i praktyki, które były wyraźnie zapisane w liście do Koryntian i innych pismach jako charakterystyczne dla zborów Bożych założonych przez apostołów według boskiego wzoru danego Pawłowi mądremu budowniczemu, nie były przestrzegane. Chociaż pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset mówił, że obowiązywały one we wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Około roku 1828-1830 nastąpiło wielkie oczyszczenie serca, które doprowadziło bogobojnych ludzi do postępowania tak jak w czasach Malachiasza. Mówcie często jedni do drugich, a Pan usłuchał i usłyszał to i zapisana została przed Nim księga pamięci dla tych, którzy bali się Pana i rozważali Jego imię, jak czytamy w Malachiasza 3:16. Z zebrań tych wynikły wydarzenia budzące najgłębsze zainteresowanie, ponieważ w ich duszach został wyciągnięty wniosek, że nie są w stanie głosić, nauczać i praktykować wszystkiego, co zostało zapisane w Słowie Bożym, a ponieważ znajdowali się w stowarzyszeniach, których część tego słowa była naruszana i lekceważona, muszą oddzielić się od takiego otoczenia. Tak naucza nas zresztą Słowo Boże w 2 Koryntian 6:14-18, przeczytaj to miejsce ze swojej Biblii, Objawienie 18:4, Izajasza 1:16 i Jeremiasza 15:19. I zająć miejsce, w którym mogliby zachowywać zarządzenia pańskie tak, jak zostały wydane. Pierwszy list do Koryntian 11:2. Przestrzegać wszystkiego, co zostało zapisane w prawie Bożym i gdzie mogliby korzystać z darów, którymi obdarzył ich Pan Jezus Chrystus dla wzajemnego budowania się świętych, o czym mówi nam Efezjan, 4 rozdział 11-17, 1 Piotra 4:10-11, Rzymian 12, cały rozdział, 1 list do Koryntian, 12 rozdział, 14 werset i tak dalej. Bez ludzkiej nominacji, sankcji czy ograniczeń. Uznając wyższość i autorytet Pisma Świętego, odkładając na bok wymyślone przez ludzi wyznania wiary, reguły i przepisy, które stały się sekciarskimi barierami dla społeczności świętych, uważali za nadrzędną zasadę zgromadzeń Bożych, że Słowo Boże powinno być ich wyłącznym autorytetem we wszystkich sprawach doktryny i praktyki, a jego decyzje powinny być wiążące dla wszystkich w ich społeczności. Powinna też istnieć wolność głoszenia, nauczania i przestrzegania wszystkiego, co znajduje się w Biblii. Wykłady i pisma pana Newberego na temat przybytku i świątyni
przyniosły duchową korzyść tysiącom ludzi. Zbudował on model świątyni o niezwykłej urodzie i wyjątkowym wyglądzie i wykonaniu, będący wynikiem wielkich poszukiwań w oryginalnym Piśmie Świętym, aby przekazać współczesnym ludziom pewne wyobrażenie o tej wspaniałej świątyni, którą Salomon zbudował według wzoru danego jego ojcu Dawidowi przez Ducha Bożego, tak jak Mojżesz zbudował przybytek według wzoru, który Bóg dał mu na Świętej Górze. Wzór ten wraz z różnymi pismami z nim związanymi i dotyczącymi innych tematów będzie trwałą pamiątką wartości jego badań biblijnych. Przez długie lata wykładał Pismo Święte w wielu częściach Wysp Brytyjskich. Wygłaszał liczne wykłady na temat modelu przybytku. Pisał wartościowe artykuły do takiego czasopisma jak The Witness, czyli Świadek, i innych czasopism. Prowadził rozległą korespondencję ze studentami Biblii w różnych częściach świata i starał się być pomocnikiem świętych w każdy możliwy sposób. 16 stycznia 1901 roku, w dojrzałym wieku 90 lat, zasnął w Weston Upper Mar. Szeroko rozpowszechnione były tomy Biblia Anglika, Uwagi o świątyni, Uwagi o przybytku, Przypowieści naszego Pana, Świątynie Salomona i Ezechiela, Światło słoneczne i inne książki. Biblia była wydawana w 3 rozmiarach: bibliotecznej, library, czyli czcionka pogrubiona, portable, czyli rozmiar średni, oraz pocket, czyli te 3 rozmiary, z których ja mam tutaj 2, tak? Czyli jeżeli chcesz taką sobie gdzieś zorganizować, stać się, to Ritchie jest wydawcą tego egzemplarza, który ja mam. I tu też Ritchie, czyli akurat obydwa egzemplarze, które ja posiadam, są ze Szkocji, od wydawcy, który ma nazwę Ritchie. No i wczesne egzemplarze w rozmiarze portable są cenne i rzadkie, tak można powiedzieć, że jeśli to trafisz w jakimkolwiek antykwariacie, to trafisz na coś cennego. Bardziej od strony materialnej, bo od strony duchowej wszystkie 3 są jak najbardziej godne tego, żeby się z nimi zapoznać. Faktycznie ja nie mam portable, tylko mam właśnie pocket i mam wersję library. Na zakończenie chciałbym przytoczyć cenne świadectwo tego zmarłego uczonego, napisane w jego podeszłym wieku. I tutaj on pisze coś takiego, napisał: w wyniku uważnego zbadania całego Pisma Świętego w oryginale, zauważając i zaznaczając tam, gdzie to konieczne, każdą zmianę czasu, przyimka i znaczenia słów, wrażenie, jakie wywarło na moim umyśle, jest następujące. Nietrudność uwierzenia w całkowite natchnienie Biblii, ale niemożność zwątpienia w nie. Tak, powtórzę to zdanie. Nietrudność uwierzenia w całkowite natchnienie Biblii, ale niemożność zwątpienia w nie. Pobożność tłumaczy ich szacunek, wyższość ich uczoności oraz wyraźna pomoc i kontrola, jakiej udzielił im Duch Święty w ich pracy, sprawiają, że zwykły czytelnik może polegać na całości, jako na Słowie Bożym.